Centrum Informacji Turystycznej planuje wydarzenie na zbliżającą się majówkę. W niedzielę 1 maja spod budynku Domu Chemika wystartuje jubileuszowy rajd pieszy. Jesienią zeszłego roku Puławskie Centrum Informacji Turystycznej obchodziło dziesięciolecie swojego istnienia, stąd nazwa wydarzenia. W planach jest przejście m.in. przez Park Czartoryskich oraz wokół miasta. Uczestnicy będą maszerować około 14 km wzdłuż obu brzegów Wisły. Na jubileuszowym wydarzeniu ma pojawić się także tort oraz ognisko z kiełbaskami. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy w Centrum Informacji Turystycznej telefonicznie oraz mailowo. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 9:30. W Dzień Flagi Rzeczpospolitej 2 maja zaplanowano spływ kajakowy rzeką Wieprz. Udział w wydarzeniu jest płatny. Zarejestrowani uczestnicy powinni pojawić się o godzinie 9 na Skwerze Niepodległości pod Centrum Informacji Turystycznej. Organizator zapewnia transport do Baranowa, skąd wyruszy spływ, oraz z Kośmina, gdzie wydarzenie się zakończy. Trasa spływu liczy 21 km. Dodatkową atrakcją będzie piknik z ogniskiem. Zapisy zarówno na rajd pieszy, jak i spływ kajakowy są prowadzone do 27 kwietnia włącznie. Nie warto z tym zwlekać, gdyż liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają, że jeśli warunki pogodowe będą niesprzyjające, wydarzenia mogą odbyć się w innym terminie. Inicjatywa Cię wzywa. Centrum Terapii Inicjatywa to miejsce, w którym wspieramy rozwój dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Wesprzyj naszą misję, przekazując 1% swojego podatku. KRS 40338389. Cel szczegółowy 10656 Grupa OPP Centrum Terapii Inicjatywa. Dziękujemy.